Ja kiedyś się streamowałem, miałem tam, nie wiem, po 400 osób na streamach, na gierkach. I poznałem jedną dziewczynę. Też nazywała się Julia i nie była to ta Julia. I ta oto Julia zaczęła mi nudesami napierdalać. Ni stąd, ni zową zaczęła wysyłać mi zdjęcia cipy. Nagrywała filmik, jak sobie z paluszka waliła. Na te filmiki mam do dzisiaj na telefonie zresztą. Wypinała dupsko, twerkowała, robiła różne dziwne rzeczy. Nigdy ją o to nie prosiłem. Zawsze robiła to, że tak powiem, dobrowolnie. No i minęło 2 lata od tego, jak pierwszy raz wysłała swoje piękne zdjęcie, bo naprawdę na zdjęciu wyglądała dobrze. Napisała do mnie na Facebooku z informacją, że ona jest świeżo po rozstaniu z chłopakiem, a jej chłopak zrobił jej dziecko. No i niestety nie ma na mleko dla dziecka pieniędzy. Także ja powiedziałem, wiesz co, no szczerze powiedziawszy uważam, że przesadzasz, bo 50 zł to możesz od mamy pożyczyć, a nie prosisz mnie, żebym ja ci pieniądze pożyczał, jak jesteś dla mnie obcą dziewczyną. To, że wysłałaś mi 2 lata temu nudesy, to nie znaczy, że jesteśmy kurwa przyjaciółmi. No ale ona zaczęła mnie błagać, mówić, proszę Rafał, bardzo mi zależy, moja rodzina jest bardzo biedna, nie mają pieniędzy, żeby mi dać. Pomyślałem sobie, wiesz co, jest to skam, ja na to napisałem, uważam, że mówisz nieprawdę, natomiast szkoda mi tego dziecka, jednorazowo ci te 50 zł pożyczę. Po prostu wiecie, ja rozumiem, że są różne sytuacje, to, że twoja matka jest dziwką, to, że jest kurwa niezaradną idiotką, to nie znaczy, że ty jako małe dziecko musisz cierpieć. Więc poprosiłem ją, że podała mi swój numer bankowy i wysłałem jej 50 polskich złotych. Obiecała, że odda za 3 dni 2 razy więcej. Powiedziałem, że nie chce, oddaj 100 zł i będzie ok. Minęły 2 dni, ona znowu zaczęła do mnie wypisywać, błagając mnie, żebym wysłał jej 20 zł tym razem, dlatego, że pojechała do Gdańska i jej na bilet zabrakło. Myślę sobie, matko święta, jakim trzeba być kurwa idiotą pierdolonym, zamiast siedzieć kurwa z dzieckiem w mieszkaniu, to ty sobie kurwa po miastach różnych jeździsz w momencie, w którym pieniędzy nie masz? I znowu nie chciałem jej tego pożyczyć, bo wyszedłem z założenia, że no nie kurwa zapłaci za swoje błędy. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, kurde, też kiedyś byłem dzieciakiem, też robiłem głupie rzeczy. Mając 20 lat kiedyś się napiłem się za dużo, zapomniałem jaki mam kod do karty. A miałem na zbliżeniówkę tylko 50 zł i nie miałem jak zapłacić za taksówkę, a jechałem 50 km do domu. Pomyślałem sobie o tej sytuacji i powiedziałem, okej, laska jest idiotką, ale da mi te pieniądze, pewnie ich nie odda, nie chcę, żeby marzła. I dziwka pierdolona do dzisiaj pieniędzy nie wysłała. Ja jej dane udostępniłem kiedyś, rozmowę to udostępniłem kiedyś na streamie. W momencie, kiedy to udostępniłem, zaczęła do mnie wypisywać, dzwonić. Boże, nie mów takich rzeczy, dlaczego mnie obrażasz? Oddałabym ci te pieniądze, nie rób tak. Już ci przelew wysłałem, zaraz będzie. I pieniędzy do dzisiaj nie ma. Ja już ją pierdolę, nie będę na tego pokazywał, ale to jest taka mała anegdotka. Meritum jest proste, nie pożyczajcie pieniędzy osób, których nie znacie, miejcie ich kurwa w piździe.